Zwrócenie się od bałwana. Egzegeza powyższych miejsc wraz z pełnym kontekstem nadaje się na zupełnie oddzielny artykuł. Ja mam przekonanie co do tego, że w pierwszym kościele istniał problem w zborach, gdzie spotykali się razem nawróceni Żydzi i poganie. I ten problem dotyczył m.in. żydowskiej diety i świąt, które czasem stanowiły kość niezgody między wierzącymi z Żydów i pogan. Lecz apostoł Paweł pod natchnieniem Ducha w listach wyjaśnia, że poganin nie powinien